Proszę Państwa, ratowaliśmy kolejny projekt europejski e-podręcznik. Na koniec października brakowało 15 podręczników. Te podręczniki były pisane, była cała procedura dopuszczania ich do użytku. Termin dostarczenia czy dopuszczenia do użytku szkolnego ostatniego podręcznika upływał z ostatnim grudnia. No i po prostu tak się wydarzyło, że w trakcie dopuszczania tych podręczników zmieniło się kierownictwo ministerstwa. Także nie wierzcie Państwo, że ktokolwiek, tym bardziej Ministerstwo Edukacji, jest w stanie napisać w ciągu miesiąca 15 podręczników. To jest po prostu kłamstwo. 16 milionów na niezabezpieczone zadania Frontexu, ponieważ mamy zobowiązania międzynarodowe, to również mamy tutaj urzędników, którzy przyjeżdżają z innych państw i ci urzędnicy mają dzieci i te dzieci uczą się w polskim systemie edukacji i w związku z tym musimy zabezpieczyć pieniądze, żeby te dzieci w tym polskim systemie edukacji mogły się uczyć, tylko że wydatki roczne to są 4 400 000. Więc ja naprawdę nie wiem, skąd pani minister wzięła 16 milionów i po co jest jej 16 milionów, skoro w roku 2016 będzie jej potrzebne 4400. Myślę, że ktoś jej przekazał złą informację albo pomyliła kartki. Chociaż ministerstwo ma duże kłopoty z audytem wewnętrznym. Nie było, proszę państwa, żadnych kłopotów z audytem wewnętrznym. Było biuro kontroli i audytu. Z tego co wiem, to oczywiście są kłopoty z audytem wewnętrznym, ale dopiero są w tej chwili, dlatego że pani minister podzieliła to biuro na dwa, na kontroli i audytu i z tego wynikają pewne perturbacje. W czasach, kiedy Platforma Obywatelska odpowiadała za Ministerstwo Edukacji, wszystko było jak należy. W budżecie ministerstwa w latach 2009-2011 powinny zostać wyodrębnione środki. Te środki były wyodrębnione. Rzeczywiście tych środków nie wydaliśmy, ale z bardzo prostego powodu. Ponieważ w tym samym czasie były czterokrotnie wyższe środki z pieniędzy unijnych. W związku z tym ministerstwo bardzo racjonalnie zdecydowało, że po co wydawać nasze pieniądze budżetowe, skoro wystarczą te czterokrotnie wyższe środki z pieniędzy unijnych. Pani minister generalnie w czasie tej swojej mowy mówiła, że weszła do ministerstwa i to był taki wielki dramat, ponieważ musiała podpisywać dokumenty, ponieważ musiała doprowadzać do końca ustawy. Powiem tak, to jest najnormalniejsza rzecz pod słońcem. Zawsze, kiedy nowy minister przychodzi do ministerstwa, to zostaje takie sprawy, które właśnie dopiero co zostały zakończone. Właśnie takie sprawy, które są w toku i takie, które są przed nim. Więc jedna moja myśl była taka, że jeżeli dla pani minister to jest taki dramat, że musi kontynuować pracę ministerstwie, to może poszuka jakiejś pracy, która będzie dla niej mniej dramatyczna. Na koniec powiem jeszcze tyle, bo tam w czasie tego przemówienia rozumiem, że ono powinno było trwać wystarczająco długo, żeby było wyobrażenie wielkiego audytu. Tam pojawił się cytat, pani minister wprost cytowała list środowiska młodzieży z Dolnego Śląska. Tam to środowisko młodzieży opisywało, jak chciałoby, żeby wyglądała polska edukacja. Tuż po wystąpieniu pani minister to środowiska młodzieżowe się oburzyły, dlatego że powiedziały, że uważają, że to jest skandaliczne, że ich list został wykorzystany w ten sposób. Zresztą zostały zacytowane tylko te fragmenty, które pani minister odpowiadały. Były takie, które pani minister nie odpowiadały, na przykład postulat środowisk młodzieżowych, żeby zmienić tak przedmiot przystosowanie do życia w rodzinie, żeby na temat seksualności można się było dowiedzieć więcej. Ciekawe, czy pani minister na to zareaguje. I jeszcze na sam koniec było odniesienie do sytuacji szkoły w powiecie piaseczyńskim, gdzie dzieci cudzoziemskich bardzo dużo i tam pani minister pomyliła Chińczyków z Koreańczykami. Także też prosiłabym, żeby tego więcej nie robić.